na drugi dzień nagrałeś filmik, którym się do fanów zwracasz, cytuję, i co wam, obiecywałem, że Casio wyląduje w szpitalu i wylądował w szpitalu, że ty się puszysz, że dołożyłeś do tego, ręki nawet do tego nie dołożyłeś, żebyś ty tam chociaż był. Posłuchaj. No jesteś tchórzem, to był tak frajerski numer, jeden z bardziej frajerskich numerów, jakie ja w życiu widziałem. To jest niedyskutowalne. Ja wszystko jestem w stanie zrozumieć. Emocje. Twój plan, no taki miałeś plan, dobra. Wypalił w jakimś tam sensie, chciałeś z tego wyjść sportowo nieobity, szukałeś wyjścia awaryjnego. Okej. Okay. Herczyka poniosło, gdzieś tam przekroczył granicę, też nie okej, okay, ale przeprosił. Ale ty się podłączyłeś, to jest tak, jakbyś teraz opowiedział, że byłeś kombatantem w AK i chciałbyś jakiś zasiłek kombatancki, bo walczyłeś w powstaniu warszawskim. Słabe. Ręki, ja powiem ci tak.